dead right dumb. Spit foolish and wise up. Getting more dead presidents on my bucks. Live life blush like I want. What you want, huh? This is my stage, this is gonna sting. Ogólnopolski turniej tańca sportowego Puchar Prezydenta Miasta Tczewa. Imprezę już tradycyjnie zorganizowało Tczewskie Centrum Kultury i Sztuki. Tym razem taneczna rywalizacja miała miejsce w hali sportowej 2 LO. Całość poprowadziła znana tancerka Anna Głogowska, która wcześniej szerokiej publiczności dała się poznać jako prowadząca popularny program Taniec z Gwiazdami. Turniej tańca Puchar Prezydenta Tczewa, dla nas Tczewian impreza ważna, a jak Pani ocenia ją z perspektywy światowych parkietów? Ja uważam, że każdy turniej jest absolutnie najważniejszy, najpiękniejszy, a zwłaszcza, że mam w tej chwili jeszcze przed oczami tych najmłodszych, którzy są najwdzięczniejsi, przed nimi dopiero się wszystko rozpoczyna, cała kariera taneczna. Jestem pod ogromnym wrażeniem i myślę, że Pan Prezydent Miasta powinien być naprawdę dumny i szczęśliwy, że właśnie tutaj przyjeżdża tyle wspaniałych małych i dużych tancerzy. Właśnie rozmawiamy z tymi małymi tancerzami, wszyscy pokazują prawdziwą pasję. A jak to było u Pani, kiedy się zaczęła ta przygoda z tańcem? Moja przygoda zaczęła się dość późno, nawet tutaj aż tak sobie spojrzałam, Boże, jak te pary w wieku 12-13 już tańczą, a ja dopiero wtedy pierwsze kroki stawiałam. Natomiast ja zaczynałam w Domu Kultury, osiedlowym Domu Kultury w Kamionku. I tych czasów, kiedy się zaczyna, nie zapomnę się nigdy, zawsze będę najmilej wspominać panią Beatę, moją pierwszą trenerkę. I mam nadzieję, że tych małych tancerzy też właśnie takie wspomnienia czekają, bo mam nadzieję, że dopiero rozpoczynają ogromną przygodę, jaka jest związana z tańcem. A jak programy typu Taniec z Gwiazdami wpłynęły na umiejętności taneczne Polaków? Mam nadzieję, że takie programy jak właśnie Taniec z Gwiazdami, czy You Can Dance, czy Got to Dance, to jest taka okazja, żeby jeszcze mocniej zmobilizować tych tancerzy, żeby im pokazać, że nie tylko jurorzy, ale i publiczność ma coś do powiedzenia, ale również, żeby pokazać, jak się umalować, jak się ubrać na parkiecie, bo jednak mimo wszystko ta rewia mody, która jest chociażby przy Tańcu z Gwiazdami, to rzeczywiście podniosła poprzeczkę i sama z przyjemnością stwierdzam, że dziewczynki malują się, a potem już tancerki, kobiety dorosłe, zupełnie inaczej, idąc właśnie chyba za przykładem tych telewizyjnych profesjonalnych makijaży, więc to się robi wszystko coraz lepsze i coraz piękniejsze. Kiedy patrzę na parkiet z miejsca prowadzącej, to mam taki komfort i taką przyjemność, dlatego że czekam tylko na uśmiech, czekam na wdzięk wrodzony. Miałam tu na przykład takiego jednego chłopca, który chyba nie zajął zbyt wysokiego miejsca, ale było w nim tyle energii i tyle radości i takiego prawdziwego wdzięku. Ja na takich tancerzy czekam zawsze. A jeżeli jestem sędzią, no to już niestety wtedy trudniej jest się tak rozpłynąć i naprawdę wybrać kogoś jednego, no bo wtedy kryteria sędziowskie są jasno określone i czasu brakuje. Ale czy ja umiałabym wybrać? Nie. Niech oni wszyscy mają jednakowe szanse. Mam tylko nadzieję, że wśród tych tancerzy znajdzie się jakiś przyszły mistrz Polski, Europy albo świata. Czyje emocje są większe? Tych maluchów na parkiecie, czy rodziców, którzy gdzieś tutaj z drugiego końca Polski czasami przyjeżdżają i za tych kilkulatków trzymają kciuki? To jest bardzo dobre pytanie. Naprawdę wielkie gratulacje i słowa otuchy dla przejętych rodziców, którzy tutaj wiozą czasem na te turnieje swoje pociechy z różnych zakątków Polski i tak się denerwują i tak pięknie kibicują. Dzisiaj na tym pierwszym bloku mieliśmy wspaniałych rodziców z Tczewa, z Torunia, z Warszawy, którzy po prostu nawet układy choreograficzne wykonywali. Ale ja tak naprawdę mówię, że wydaje mi się, że rzeczywiście rodzice biorą dużo tego stresu na siebie i bez tego nasi tancerze byliby jeszcze bardziej zestresowani, więc
W tej kategorii jest remis chyba. Tancerze na parkiecie walczą, a ci obok trzymają za nie kciuki. Przyjemność poprowadzić dla Państwa ten turniej. Nazywam się Anna Głogowska. Jestem tancerką, rozumiem ich potrzeby, więc nie gniewajcie się. Nie odpuszczam publiczności. Mój tenis. Goście z Bydgoszczy. Tenis Akademii. W tanecznej rywalizacji stanęli ludzie w różnym wieku, którzy zjechali do Tczewa z różnych zakątków Polski. Turniej tańca w Tczewie, sala pełna, uczestnicy, aż z Torunia. Warto było przyjeżdżać tutaj do Tczewa? Warto. Jaka nagroda? Statuetka i klasa D. A powiedzcie nam, co tańczycie na co dzień? Na co dzień walca angielskiego, wiedeńskiego, quickstepa, samba cha-cha i jive'a. A ile macie lat i czy takie tańce towarzyskie są popularne wśród Waszych rówieśników, czy raczej koledzy z zazdrością spoglądają na to, co robicie? No, ja mam 11 lat i tak spoglądają na to. A jak mamy? Ile taka pasja pociechy kosztuje? Mamy, może nie pieniędzy, ale czasu przede wszystkim. Bardzo dużo czasu i to są ogromne emocje, stres niesamowity nawet dla nas. Już nie mówię dla nich, ale dla nas to jest ogromny stres. A kiedy pociechy zaczęły trenować 11 lat, a już się prezentują dumnie na pankiecie? Kiedy ta przygoda się zaczęła? No, w wieku 5 lat. Od 5 lat. Jakie jest Wasze taneczne marzenie, powiedzcie mi jeszcze? No, żeby zdobyć jak najlepszą klasę taneczną w jak najkrótszym czasie. A jaka to jest ta najlepsza klasa taneczna? S. I kiedy kolejny turniej? Gdzie jedziecie na następne zawody? Do Gdańska albo do Elbląga. Do Elbląga. Powodzenia zatem na parkiecie. Nie, dziękujemy. Nie dziękujemy, żeby mnie zapeszyć. Skąd te medale? Z Tczewa. Co zatańczyliście na naszym parkiecie? Samba, rumbę, jive'a, walca angielskiego, tango, walca wiedeńskiego i quickstepa. Ile lat macie? 12. 12 lat i tyle stylów tańca? Tak. Powiedzcie mi, jak to jest ćwiczyć taniec towarzyski? Fajnie, przyjemnie. To jest duży wysiłek, ale efekty są zdumiewające. No właśnie, ile godzin dziennie poświęcacie na to, żeby były takie efekty? Ćwiczymy 4 razy w tygodniu, po 1,5 godziny nieraz do 3. Jeszcze nieraz wchodzą w grę weekendy. No to kondycja chyba dobra. No. Dobra. A jak często jeździcie na turnieje i gdzie dzięki temu już byliście, w jakich miastach? W Rumi, w Warszawie, w Iławie, w Jeleniej Górze. Czyli rodzice muszą podzielać Waszą pasję? Tak. Jeżdżą z Wami, rozumiem. Tak. Kto u Was w parze prowadzi w tańcu? No zazwyczaj ja, ale partner się czasem też się zdarza. W jakim tańcu? Na przykład, kiedy Kacper idzie do tyłu, no to ja muszę, jest za nami para, no to jego muszę poprowadzić, żebyśmy na nim nie wpadli. Teraz? No idź, przecież polecieli oni. Nasi rozmówcy przekonywali, że taniec to nie tylko przepis na zachowanie dobrej formy, ale przede wszystkim sposób na życie. Co tańczysz dzisiaj na parkiecie w Tczewie? Tańce latynoamerykańskie. Dlaczego latynoamerykańskie? Co jest akurat w tym typie tańca? Są to tańce, które mają swój charakter i bardzo je lubię. Taniec jest chyba coraz bardziej popularny, jak to jest? Wydaje mi się, że tak. Jest to sport głównie popularny wśród dziewcząt. Widać dużo małych dziewczyn. Ale myślę, że chłopacy też miło zabrać dziewczynę. Każda dziewczyna musiała mieć chłopaka, który potrafi po prostu dobrze tańczyć. Rozumiem, że taniec pozwala zachować taką figurę. No, oczywiście, pomaga jeden z wielu sportów, które dają nam przyjemność i oczywiście pomagają utrzymać sylwetkę. Jak długo trzeba tańczyć, żeby zaprezentować się na parkiecie takiego turnieju? Tak naprawdę myślę, że każdy mógłby zatańczyć. Wystarczy odrobina chęci, może trochę ambicji, no i może czasami dar od Boga. Powiedz jeszcze, jak długo trenujesz? Ile to dziennie, tygodniowo zabiera czasu? Tańczę na co dzień w szkole baletowej. Średnio tańczę po około 8 godzin dziennie nawet. Ale sam taniec towarzyski myślę, że 4 razy w tygodniu po 3 godziny. Rozumiem, że przyszłość taneczna przed tobą. Jeszcze nie mam pojęcia. Może to będzie zwykły zawód jak prawnik, lekarz, może tancerka.
Do tej pory zgłosiło się nam 210 par. Zobaczymy, być może ci spóźniacy zgłoszą się jeszcze przed godziną 18. No, frekwencja jest bardzo duża. W tym roku po raz pierwszy organizowany jest w sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Królowej Marysieńki. W zeszłym roku ten turniej odbywał się w gimnazjum nr 3, a w latach poprzednich przed modernizacją sali widowiskowej u nas w Centrum Kultury i Sztuki. Jako CKS prowadzicie sekcję tańca. Jakie jest zainteresowanie tym tańcem? Czy rzeczywiście trzewianie rwą się na parkiet? Tak, rwą się na parkiet. Coraz więcej osób uczestniczy, dzieci w warsztatach tańca towarzyskiego i w tym roku również z naszej grupy pary wystartowały. Jak oceniacie poziom tego turnieju? Czy jest lepiej, czy gorzej niż w poprzednich latach? Czy jakieś diamenty już widzieliście może na parkiecie? Każdy ma swojego faworyta, a myślę, że poziom jest utrzymywany od lat na tym samym wysokim poziomie. Tczewski turniej był podzielony na trzy bloki. Całość zakończyła uroczysta gala. Na parkiecie zaprezentowały się pary z całej Polski. Kolejne taneczne zmagania w Grodzie Sambora już za rok.